Ale garda musi wracać do głowy. I ładnie, lewy, prawy i teraz. Aż się prosiło o ponowienie. Jeszcze raz prawy. O, wstrząsnął ten cios Brixem. No na razie ta runda jest dla Tomka, żeby do końca rozluźnia się widać. Opuścił sobie na chwilę gardę. Dobra praca nóg. Bardzo ładny unik. Świetnie wykorzystuje przewagę w zasięgu rąk Tomek. Punktuje, trzyma na dystans Brixa. O to chodzi. No ale dostał teraz prawy. Za nisko jest ta ręka. Zachwiał się Tomek po tym prawym. No musi uważać, musi uważać. Po lewym prostym zostaje w miejscu i za nisko jest garda i traci, tak jak na początku rundy wygrywał. Tak te parę ciosów jednak mogło spowodować, że sędziowie kolejną rundę mogą uznać za remisową. Było wiadomo, że atuty Brixa to silny, nokautujący cios. Atut Tomka, technika. No czyli zapowiadało się na klasykę boksu, czyli starcie technika, a damka z pirotechnikiem Brixem. No i widać, że ten pirotechnik potrafi mocno uderzyć. Zwłaszcza w tej rundzie obserwowaliśmy kilka bardzo mocnych ciosów Brixa. No na pewno Brix ma większe doświadczenie w pojedynkach wielorundowych. Ostatnie dwa pojedynki stoczył 12-rundowe, które wygrał na punkty. Wcześniej miał trzy pojedynki 10-rundowe. Tomek stoczył tylko trzy 10-rundowe pojedynki. Więc no nie ma takiego doświadczenia w tak długich walkach. Miejmy nadzieję, że to doświadczenie nie będzie działało na korzyść Brixa, bo Adamek zapowiadał, że jest bardzo dobrze przygotowany kondycyjnie, ale walka ma swoje prawa, a ta widać jest twarda na razie i wyrównana. Miejmy nadzieję, że Tomek wytrzyma to. Spokojniejszy fragment walki. Cały czas musi uważać na ten prawy, bo najbardziej boję się tego prawego. Kilka razy zaskoczył Tomka ta lewa. Rękawica rzeczywiście powinna być troszeczkę wyżej. Tak, to jest niebezpieczne po lewym prostym. Nie dość, że ręka idzie w dół, głowa jest odkryta i Tomek stoi w miejscu. Lewy sierpowy doszedł celu. Brix twierdził, jak z nim rozmawiałem, że oglądał na wideo 26 z 28 walk, które stoczył Adamek. Komplementował Tomka, że to bardzo dobry bokser, cwany, świetny technicznie, ale w ringu, jak zaznaczał, nigdy porządnie nie dostał, nigdy nie spotkał się z tak mocno bijącym rywalem jak on. No i rzeczywiście mocno uderza. Teraz widzieliśmy ten prawy, lewy na szczęście nietrafiony. No to jest taka runda, gdzie Tomek dostał troszeczkę tych mocnych uderzeń. I kolejny lewy, prawy nie może stać w miejscu, musi się ruszać. Tomek chodzi na nogach, pracuje lewym prostym. To jest jego przewaga. Nie może stać w miejscu i dać się zaskoczyć tak prostą akcją. Zmaga się doping dla Tomka. No przyda się Tomkowi. To nie jest dobra runda dla Adamka. Thank you.
Tomek przytrzymuje. No i koniec. Rzeczywiście Tomek jeszcze nie spotkał się z tak mocno bijącym rywalem. Strasznie silne są te ciosy Bryksa. A chyba mógłby zarabiać na życie, jak skończy boksu łupaniem kamieni. Tak mocno uderza. Pięścią mógłby rozwalić kamienia, ale na szczęście dużo tych jego ciosów pruje powietrze. Tu lewy prawy. Doszedł do głowy Adamka. Dał się zaskoczyć. Za nisko ta lewa ręka. Za nami półmetek walki. Obaj są dosyć porozbijani. Tomek Kłopot. Od tej pory wyrównana walka. Trudno wskazać zwycięzcę. Zapomniał na krótko w poprzedniej rundzie o tym lewym prostym Adamek. No i od razu rywal to wykorzystał. Teraz chyba w sekundanci przypomnieli mu o tym lewym. I zaczął punktować lewym prostym. No ale Bryks od tej szóstej rundy ruszył troszkę do przodu. Tak jak czekał na Tomka, chciał go wciągnąć, tak tutaj stwierdził pewnie i w narożniku powiedziane jest połowa walki, zabiera się do roboty i rusza do przodu. Teraz Tomek jest bardziej w defensywie i się cofa. Sugerował cios poniżej pasa Bryks, ale to było prawidłowe uderzenie. Sędzia też nie zareagował. Przeszkadza ta kontuzja Bryksowi. Utrudnia widzenie. Krew spływająca z lewego łuku brwiowego. Trafił teraz Tomek, ale odpowiedź Bryksa. Na lewy od razu oddał Bryks swój prawy, ale teraz bardzo ładnie. Precyzyjnie, podwójny lewy i poleciał Tomek. Zostały nogi. Tomek, doping dla Adamka. No przyda się. W tej walce może zadecydować jeden, dwa ciosy. Bardzo wyrównany pojedynek. Bardzo ładnie podwójny lewy doszedł do celu. Po poprzedniej gorszej rundzie w tym starciu Tomek nabrał animuszu, lepiej boksuje. Precyzyjniejsze są jego proste. I końcówka rundy. O! No niepotrzebnie dał się zaskoczyć w samej końcówce. Przyjął lewy, prawy. Za nisko czasami jest ta garda. Chyba nie pogarsza się łuk brwiowy, ta kontuzja Bryksa, właściwie to jest rozcięcie nad łukiem brwiowym. Świetną robotę wykonują w narożniku Australijczyka trenerzy i Katman. Po każdej przerwie ta kontuzja jest opanowana.